Dzień dobry Państwu. TVN24 ujawnił, że w komisji likwidacyjnej w WSI, która była sztandarowym projektem PiS-u pierwszych rządów, znajdował się szpieg rosyjski. Szpieg, który został nominowany do tej komisji jako jeden z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza. Chciałbym dzisiaj pochylić się nad smutnym losem pana Antoniego i pana Jarosława. Jak to całe życie mówią, że walczą z Rosją, a pechowo zapewne wychodzi na to, że ją wspierają. Najpierw mieliśmy test komuny, w którym to czasie dwaj nasi bohaterowie walczyli zaciekle z komunizmem, ale niestety, jak przyszło do wsadzania opozycjonistów, to jeden został wypuszczony przez SB. Nie uznano za stosownego ani internować, ani aresztować pan Macierewicz. A drugi, Jarosław Kaczyński, spał sobie do południa i nikt w ogóle do niego nie przyszedł. SB dziwnym trafem uznała, że nie jest godny internowania nawet. Pisał później, że żałował tego, iż wówczas go nie zatrzymali i nie wie dlaczego. Dziwnym też trafem obydwaj panowie zaciekle walczyli i walczą z Lechem Wałęsą. Lech Wałęsa wyprowadził Polskę z komunizmu we współpracy z Janem Pawłem II. Doprowadziło do obalenia żelaznej kurtyny. Swoją postawą, zaciekłością, uporem, czasem cwaniactwem doprowadził do zwycięstwa opozycji w walce ze złem. No, dziwnym trafem ta walka z Sowietami nie spotkała się z uznaniem Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza i byli i są do dziś jego zaciekłymi wrogami. Walka zaostrzyła się ze strony Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak Lech Wałęsa postanowił wyprowadzić rosyjskie wojska z Polski. Co za pechowa koincydencja. W tym czasie, kiedy Lech Kaczyński postanowił wywalić Rusków z Polski, w tym czasie Jarosław Kaczyński uznał go już oficjalnie za zdrajcę idei opozycji i rozpoczął z nim śmiertelny bój. Pechowo, w tym czasie obydwaj nasi dżentelmeni, otoczyli się ludźmi będącymi agentami SB. Pan Antoni Macierewicz związał się z panem Robertem Luśnią, którego później zrobił posłem na Sejm. Pan Robert Luśnia okazał się tajnym współpracownikiem SB, zwerbowanym przez oficera SB, jak się później okazało, będącego również współpracownikiem rosyjskich służb specjalnych. Co za nieszczęsna koincydencja, prawda, panie Macierewicz? Pan przedstawiałeś mi Roberta Luśnię w ten sposób, że to jest pana szef, bo był wówczas szefem fundacji, która wydawała głos. No i później okazało się, że był to tajny współpracownik komunistycznych służb, z którymi pan tak ostro walczyłeś, prawda? Tak samo pechowo wpadł Jarosław Kaczyński, Kazimierz Kujda, zajmujący się razem z żoną najbardziej intymnymi finansami Kaczyńskiego, czyli spółką srebrną, też się okazało, że jest tajnym współpracownikiem. No przynajmniej takie materiały znajdują się wobec niego w IPN-ie. Jeśli chodzi pana Roberta Luśnię, to zapadł w tej sprawie wyrok prawomocny, że był tajnym współpracownikiem. Mówimy o rzeczach potwierdzonych.
Później pan Macierewicz chciał walczyć z tymi współpracownikami SB. Zaproponował uchwałę lustracyjną, która polegała na tym, żeby ogłosić to, co pan Macierewicz znajdzie w archiwach z jego interpretacją. Uchwała i jej wykonanie skompromitowało ideę lustracji. Dlatego, że do tajnych współpracowników pan Macierewicz dołączył osoby, co do których było oczywiste, że byli to bohaterowie opozycji. Mówię na przykład o Wiesławie Chrzanowskim, którego Macierewicz podle, bez żadnych podstaw oskarżył o to, że jest tajnym współpracownikiem SB w sytuacji, w której Chrzanowski ileś lat siedział, a podpis jego pod deklaracją współpracy polegał na tym, że był umówiony na wyjazd z kraju i SB, jak go zatrzymała UB, nie wiedziała, kogo zatrzymuje i mieli podpisać takie zobowiązanie, żeby wyjść i na drugi dzień wyjechać. Okazało się, że wyjazd to był też kocioł. Później Chrzanowski siedział wiele lat w więzieniu. Nikogo nie wydał, nikogo nie doniósł. Nie był żadnym tajnym współpracownikiem. Macierewicz podle oskarżył go o to i nigdy za to nie przeprosił. To samo zresztą z Wałęsą. Oskarżenie Wałęsy miało na celu skompromitowanie idei ilustracji. Miało na celu zamazanie dobra i zła. Charakterystyczne dla tych dwóch panów. Następnie, już parę lat później, panowie zajęli się likwidacją WSI. WSI przy całej złożoności tych służb, które wywodziły się z dawnych służb wojskowych, była to jednak bardzo profesjonalna służba. Posiadała agenturę na całym świecie. Dowiadujemy się teraz, że dostęp do tej agentury Macierewicz dał człowiekowi, który był regularnym szpiegiem rosyjskim. Wielu współpracowników WSI było w różnych miejscach na świecie później dekonspirowanych. Niektórzy zginęli. To jest bezpośredni prawdopodobnie skutek przecieku, który miał miejsce w WSI. Smoleńsk. Smoleńsk, straszna katastrofa, w której zginął brat Jarosława Kaczyńskiego. Ale katastrofa, która od początku, od momentu ujawnienia taśmy właściwie, było oczywiste, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem, bo nie nagrał się wybuch. No, dosyć proste. Jeżeli coś wybucha, to się nagrywa. Nie ma cichych wybuchów. Przez 12 lat powtarzanie tezy o rzekomym zamachu z jednej strony miało wypromować Kaczyńskiego jako ofiarę rzekomo rosyjsko-putinowsko-tuskowego zamachu, ale z drugiej strony też uwalniało de facto od odpowiedzialności kontrolerów rosyjskich za nieprawidłowe naprowadzanie i to uwolnienie od odpowiedzialności z pewnością, przynajmniej w początkowym okresie, było w interesie państwa rosyjskiego. Antoni Macierewicz, który był w Smoleńsku, zjadł sobie tam obiad, wrócił. Później przez 12 lat opowiada brednie, ostatnio już ostatecznie skompromitowane przez opinię, która wykazała, że żadnych śladów materiałów wybuchowych nie było. Tak się pechowo złożyło, że pan Marek F. został później skazany za organizowanie afery podsłuchowej. Okazuje się, że ma bardzo poważne związki z Rosjanami i z wywiadem rosyjskim. Przynajmniej relacje biznesowe. A dzięki niemu PiS doszedł do władzy. Afera podsłuchowa zorganizowana przez Marka F., publikowana przez pana Sławomira Latkowskiego, który przed polską prokuraturą ukrywał się w Rosji, który był skazany za wymuszania rozbójnicze organizowane razem z ochroniarzami byłego premiera ZSRR.
taśmy publikował tygodnik, który również posiadał bardzo poważne związki z biznesem rosyjskim. Później przyjaźń z Salvini, Orbanem, Le Pen, Trumpem. Pechowo się złożyło dla panu, że wszystkie te osoby teraz kojarzone są z Rosją. Salvini nosił koszulkę Putina. Orban, główny sojusznik Putina teraz, nawet już po wojnie, czy w czasie wojny z Ukrainą, blokuje pomoc dla Ukrainy. Robi wszystko, co możliwe, żeby przeszkodzić Ukrainie w zwycięstwie. Planował bez wątpienia zajęcie Rusi Zakarpackiej. Pani Le Pen, kredyt od Putina. Pan Trump, poważne związki biznesowe z Putinem. Wszystko wskazuje na to, że rosyjski wywiad pomagał mu w wygraniu wyborów poprzez uderzenia hakerskie w sztab jego kontrkandydatki. PiS, pan Macierewicz, pan Kaczyński próbowali, Morawiecki, założyć międzynarodówkę proputinowską przed wojną. Jeszcze w grudniu, już wiedząc, że będzie wojna, organizowali spotkania, tworząc zręby tej międzynarodówki. To wszystko się zawaliło po obronie skutecznej Kijowa. Ale pan Kaczyński wystąpił wówczas pomysłem wkroczenia wojsk NATO na Ukrainę, tworzenia misji natowskiej. Co by to oznaczało? To by oznaczało z jednej strony brak wiary w możliwość obrony samodzielnej Ukrainy, ale też oznaczałoby, że propaganda rosyjska, którą Putin powtarza do dzisiaj, że Polska chce przejąć zachodnią Ukrainę, że ona w jakiś sposób jest realizowana. To była woda na młyn Putina. I stąd Zełenski w tak ostrych słowach to odrzucił. Dobrze, że pomoc Ukrainy później dzięki postawie prezydenta Dudy jednak zaczęła płynąć i Polska stała się jednym z głównych sojuszników Ukrainy. To dzięki opinii publicznej polskiej, dzięki postawie Bidena i Stanów Zjednoczonych i dzięki prezydentowi Dudzie, przy całym moim krytycznym do niego stosunku. Zwalczanie Unii Europejskiej, dzielenie jej, szczucie na Niemców, szczucie na Francuzów, próby podważania jedności europejskiej, to wszystko jest plan Putina. Tak się pechowo złożyło, że akurat realizuje ten plan kto? Pan Macierewicz i pan Kaczyński. Doprowadzenie do ruiny gospodarczej Polski poprzez drukowanie pieniądza. To jest w interesie absolutnie Rosji. Związki z kościelnymi dostojnikami, którzy bardzo blisko współpracowali z Putinem. Myślę tutaj o kardynale Makariku, pedofilu, jak się później okazało, który był blisko współpracujący właśnie z Putinem. Pan Macierewicz go gościł, połubił, prowadził do Radia Maryja. Jest taki polski film Pech to nie grzech. Ale panie Macierewicz, panie Kaczyński, za dużo tych koincydencji. Stanowczo za dużo. Nie wiem, czy pan redaktor Piątek ma rację, formułując tezy o świadomej współpracy, przynajmniej Antoniego Macierewicza z Rosją. Tego nie wiem, ale wiem jedno, że za rok kontrwywiad z prawdziwego zdarzenia będzie musiał się tej koincydencji bardzo uważnie przyjrzeć. Pamiętajcie Państwo o subskrypcji kanału. We'll be right back.